Pierwszy Mass Effect pojawił się w 2007 roku, a niedawno 20 listopada obchodził swoje 17 urodziny. Choć data premiery serii wydaje się coraz bardziej odległa, to Mass Effect pod względem jakości fabuły, dojrzałości dialogów i zróżnicowanych charakterów postaci dalej zajmuje szczytową pozycję wśród RPGów z gatunku science fiction. To tytuł na tyle dobrze znany, że nawet jeśli ktoś w niego nie grał, to na pewno o nim słyszał. Jednak jako, że nie każdy ma możliwości lub takiej wytrzymałości, by przykuć się do klawiatury na ponad setkę godzin, postanowiłem nagrać serię fabularną całej trylogii. Wiem, że większość let's playów ogląda się głównie dla reakcji ogrywającego, jednak tutaj ta opcja odpada. Gdy od 10 lat ktoś przechodzi każdego roku tę samą grę, to już większe emocje budzą się w nim na widok termowego hamburgera. Planowana przeze mnie seria fabularna to dialogi, cutscenki, a także wnętrza lokacji dla lepszej orientacji przestrzennej widza oraz wybrane walki, również dla lepszej orientacji. Ponieważ uważam, że dobry RPG powinien zawierać treści, których gracz ma szansę nigdy nie zobaczyć, to do każdego odcinka dołączam Mass Effect Extra. Dodatkowy film z wybranymi scenami, moim komentarzem i ewentualnymi spoilerami. Film będzie ukryty, dostępny wyłącznie dla posiadaczy linka, a ten umieszczę w karcie filmu pojawiającej się podczas wstępu albo w przypiętym komentarzu pod odcinkiem. Zanim zaczniemy, pozostały jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, jak i Shepard. Zdecydowałem się na opcję zbliżoną do uznawanej za domyślną, tak aby możliwie jak najwięcej wydarzeń mogło się pojawić w tej rozgrywce. Używam również kilku modów, które nieco ułatwią grę, na przykład łagodząc restrykcje dialogowe, ale więcej o tym w Mass Effect Extra. Druga sprawa, kontekst. Trylogia z Shepardem rozgrywa się na przestrzeni 3 lat, od 2183 do 2186. W 2149 ludzkość odkryła przekaźnik masy, orbitujący wokół Plutona, który pozwolił na dalszą eksplorację galaktyki. W 2157 trafiliśmy na Turian, choć to bardziej oni trafili w nas. Ludzie próbowali aktywować przekaźnik 314, prowadzący do przestrzeni zamieszkującej przez Rachni, rasę bardzo niebezpiecznych, inteligentnych robali, które siały spustoszenie wśród innych ras zamieszkujących przestrzeń Cytadeli. Atak ze strony Turian na nieświadomych ludzi przerodził się w pełen kilkumiesięczny wojenny konflikt. Przed dalszą eskalacją obie strony uchroniła Rada Cytadeli, wymuszając pokój. Mimo że od wojny pierwszego kontaktu minęło 26 lat, nastroje wywołane tamtymi wydarzeniami można odczuć do dziś. A teraz przejdźmy do historii Sheparda. A Shepard to podróżnik. Spędził całe życie na statkach kosmicznych. Jest urodzonym żołnierzem. Ma to we krwi. Rodzice byli oficerami marynarki. Dobrze się spisał podczas najazdu. W pojedynkę odpierał wroga aż do czasu przybycia posiłków. Tylko dzięki jego akcji Elysium jeszcze stoi. To fakt. Ludzkość potrzebuje bohatera. Shepard to najlepszy wybór. Zorganizuję spotkanie. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze? Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędne celu. Przekaźnik gotowy. Mam wektor podejścia. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku. Rozpoczęto podejście. Dotrzemy do przekaźnika za 3, 2, 1. Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne, pozostałe systemy sprawne, włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K.
1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Nie wysyła się widm na loty próbne. Właśnie, coś tu śmierdzi. Kapitan ściemnia, że hej. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie konwoje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? No nieźle. Wkurzyłeś kapitana, a teraz ja za to oberwę. Pff, to nie moja wina. Kapitan zawsze jest w złym humorze. Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. Mówię ci, że właśnie ich widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze podczas misji. I my też wpakujemy się w jakąś widmową misję. Uspokój się, Presley. Jeszcze dostaniesz rozwolnienia. Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Chyba nie ufacie turiańskiemu widmu. Wybaczcie, komandorze. To była tylko taka luźna rozmowa z Adamsem w maszynowni. Nie chciałem wywołać kłopotów. Musicie jednak przyznać, że coś dziwnego jest w tej misji. Cała załoga to czuje. Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina, na rutynowy lot próbny? Macie jakiś problem z kapitanem? Nie, sir, ale nie mam zielonego pojęcia, co on tutaj robi. Kapitan Anderson jest jednym z najbardziej zasłużonych oficerów oddziałów specjalnych. Gdyby przetopił wszystkie swoje medale, mógłby postawić sobie pomnik naturalnej wielkości. Takiego żołnierza nie wysyła się na rutynową misję. A on zbyt poważnie traktuje ten lot próbny. Ja tu widzę niezłą aferę. Nie ufacie Nilusowi. Tak jak wszystkim Turianom. To rodzinne. Mój dziadek walczył w wojnie pierwszego kontaktu. W ataku Turian stracił wielu przyjaciół. Nilus nie jest zwyczajnym Turianinem. Tu macie rację, komandorze. Jesteśmy statkiem wojskowym przymierza. Tylko że Nilus nie odpowiada przed kapitanem jak inni. Widma są poza kontrolą kogokolwiek z dowództwa. I raczej nie marnują czasu na asystowanie w lotach próbnych. Jeśli jest z nami ktoś taki, to wkrótce zrobi się gorąco. A to mi się nie podoba. Co wiecie o systemach maskujących? No, ukrywają nasze położenie przed skanerami i sensorami. Prawdziwe techniczne cudeńka. Normandia jest jedynym statkiem z prototypowym napędem i wymaga lotów testowych. Ale po co zabraliśmy pełną załogę? Podstawowa wyszłaby taniej i byłaby mniejsza szansa na wyciek informacji. No i jeszcze leci z nami Nilus. Jak dwa dodać dwa, lot próbny to tylko przykrywka. Na co? Naprawdę chciałbym to wiedzieć, komandorze. Cała ta impreza to tylko pretekst. Wolałbym wiedzieć, co nas czeka. Bez dyskusji, Presley. Macie swoje rozkazy. Wykonujcie je. Zrozumiano, komandorze. Dorastałem na Eden Prime, pani doktor. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami ukrywa. To wariactwo. Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma. To nie jego wybór, pani doktor. Widma nie odpowiadają przed nikim. Mogą robić, co chcą. Zabić każdego, kto wejdzie im w drogę. Oglądasz za dużo szpiegowskich widów, Jenkins.
Jak myślicie, komandorze? Za długo nie posiedzimy na Eden Prime, nie? Nie mogę się doczekać prawdziwej akcji. Chyba żartujecie, kapralu. Wasza prawdziwa akcja kończy się zazwyczaj łataniem członków załogi w ambulatorium. Marines są po to, by walczyć. Kiedy kończymy, wy nas łatacie. Wiem, jak to działa, komandorze. Znam obowiązki, ale wiem też, że pakowanie się w kłopoty jest głupotą. Oboje moglibyście się czegoś nauczyć od kapitana. Nie boi się walki, lecz wie także, co to umiar. Proszę mi wybaczyć, pani doktor, ale to czekanie mnie dobija. Nie byłem wcześniej na takiej misji i to z widmem na pokładzie. Co wiesz o widmach? To co wszyscy, to agenci. Pracują bezpośrednio dla Rady Cytadeli, zazwyczaj sami lub w niewielkich grupach. Widma nie mają jednak żadnej oficjalnej władzy. Są tajną organizacją odpowiadającą za zachowanie status quo w galaktyce. I to za wszelką cenę, nie zapominajcie o tym. Widma stoją ponad prawem. Dlaczego nie ma tam nikogo z naszych? Widma są przedstawicielami ras należących do Rady. Od lat próbujemy doprowadzić do przyjęcia człowieka w ich szeregi. Do tej pory bezskutecznie. Hej, komandorze! Nadawalibyście się na widmo! Jesteście bohaterem wojennym, prawda? Podczas najazdu sami powstrzymaliście całą flotę nieprzyjaciela. Takich ludzi szukają widma. To czyste spekulacje. Widma nie są zainteresowane przyjmowaniem ludzi, niezależnie od umiejętności. Jesteś z Eden Prime, prawda, Jenkins? Jak tam jest? Bardzo spokojnie, komandorze. Miasta są tak zaprojektowane, by nie emitować zbyt wielu dźwięków i nie skazić środowiska. Moi rodzice mieszkali na peryferiach kolonii. W nocy często wspinałem się na największe wzgórze i patrzyłem na pola. Ale najlepiej widoczne było jasno oświetlone główne osiedle. To było wspaniałe. Jednak kiedy dorosłem, zdałem sobie sprawę, że jak dla mnie jest tam zbyt cicho i spokojnie. Dlatego wstąpiłem do Armii Przymierza. Nawet raj może się znudzić. Wiesz może, dlaczego lecimy na Eden Prime? Raczej nie, komandorze. Eden Prime to jedna z najbezpieczniejszych kolonii. Dobre miejsce do próbnych lotów Normandii. Nie spotkamy tam nic groźnego. Ale musi chodzić o coś więcej. W końcu mamy na pokładzie widmo. Dlatego jestem taki podekscytowany. Nie mogę się doczekać początku misji. Co możesz mi powiedzieć o Nilusie? Są generalnie szanowani przez inne gatunki. Ich flota wysyła więcej patroli do ochrony przestrzeni Cytadeli niż inni. Nie zawsze się jednak dogadujemy. Niektórzy ludzie uważają ich za sztywniaków, inni ciągle obwiniają ich o wojnę pierwszego kontaktu. Co do Nilusa, zamieniłam z nim może ze dwa słowa. Rozmawia tylko z kapitanem. Słyszałem, że Nilus zdjął kiedyś w pojedynkę cały pluton. O rany, nie mogę uwierzyć, że jestem z nim na jednym pokładzie. Traktuj to jak zwyczajne zadanie, a wszystko pójdzie dobrze. Łatwo wam tak mówić, komandorze. Podczas najazdu pokazaliście, co potraficie. Wszyscy wiedzą, ile jesteście warci. To moja szansa. Muszę pokazać tym na górze, na co mnie stać. Jesteś jeszcze młody, kapralu. Masz przed sobą długą karierę. Nie rób nic głupiego, a będzie dobrze. Proszę się nie martwić, ser. Nie zamierzam nawalić. Kapitan mnie oczekuje. Do widzenia, komandorze. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. O czym? Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Nigdy tam nie byłem. Ale dużo o nim wiesz. To symbol dla twojego ludu, nieprawdaż? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Wiesz coś, czego ja nie wiem? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy Przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Domyśliłem się, że czegoś nam nie mówicie. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Z pewnością istnieje powód, dla którego mi o tym nie powiedzieliście, ser. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański.
Myślałem, że proteani zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Czemu nie zatrzymaliśmy nadajnika dla siebie? Wy, ludzie, nie macie najlepszej reputacji. Uważa się was za samolubnych, a nawet niebezpiecznych. Zbyt chaotycznych, zbyt niezależnych. Zdobycie nadajnika i udostępnienie go do badań polepszy stosunki z Radą. Poza tym, inne gatunki wiedzą o proteanach więcej od nas. Nie jestem tu tylko z powodu nadajnika, Shepard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze. Ma was ocenić. Już wiem, dlaczego wpadam na niego za każdym razem, gdy się odwracam. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Udało ci się zatrzymać szturm podczas blicu. To nie tylko kwestia odwagi, ale i niebywałych umiejętności. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dlaczego Turianin chce człowieka w szeregach widm? Nie wszyscy Turianie gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce. I widmom. Bardzo trudno wybrać kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko twoje zadania były dobrze wypełnione. Zakładam, że wyjdzie to przymierzu na dobre. Owszem, Ziemia na tym skorzysta. Dlatego liczymy na was, Shepard. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Co wiecie o proteanach? Tylko to, czego nauczyli nas w szkole. Była to zaawansowana technicznie rasa, która 50 tysięcy lat temu rządziła galaktyką, a później zniknęła. Nikt naprawdę nie wie jak ani dlaczego. Słyszałem mnóstwo teorii. Natomiast wszyscy zgadzają się, że bez nich galaktyczna cywilizacja nie wyglądałaby tak jak dziś. Cytadela jest sercem społeczności galaktycznej. Bez przekaźników masy podróże międzygwiezdne nie byłyby możliwe. Mamy wobec protean dług wdzięczności. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny? Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii protean. Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na Marsie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na Ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni? Plany, schematy? Nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Na przykład kogo? Trawers Attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni Cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych. Mogą zaryzykować atak na statek Przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Trawers Attykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. Zanim wylądujemy, chciałbym się czegoś dowiedzieć o Eden Prime. To spokojna kolonia rolnicza, ale ma dla nas wielkie znaczenie symboliczne. To jedna z najstarszych i najlepszych kolonii, jakie mamy. To tu okazało się, że jesteśmy w stanie tworzyć własne kolonie w galaktyce. Znaleźliśmy dla ludzi miejsce poza Ziemią. Eden Prime symbolizuje wzrost znaczenia ludzkości. Jest dowodem, że nasz gatunek jest gotowy do podboju kosmosu. A teraz będzie znana jako świat, gdzie ludzie dokonali odkrycia, które zmieniło oblicze galaktyki. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker?
Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! W wielu miejscach! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Kryjemy go, kapitanie. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Wokół statku bezpiecznie, komandorze. Nie wygląda to dobrze, komandorze. Wróg jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności. Co to do cholery jest? Gazowce. Spokojnie, nie są niebezpieczne. O Boże, co tu się stało? Może powinniśmy zawrócić i sprawdzić, co z Jenkinsem. Przebili się przez tarczę. Nie miał żadnych szans. Zostaw go. Musimy wypełnić naszą misję. Tak jest, sir. Znajdziesz wiele spalonych domów, Shepard. Mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Spotkamy się w rejonie wykopalisk. Thank you.
Dzięki za pomoc, komandorze. Nie sądziłam, że przeżyję. Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń. Nic poważnego. Nie to, co inni. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Gdzie reszta waszego oddziału? Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy w zasadzkę. Nie wiem, czy ktokolwiek poza mną. Chyba tylko ja ocalałam. To nie wasza wina, Williams. Nie mogliście nic zrobić. Tak jest, sir. Utrzymywaliśmy pozycję tak długo, jak to było możliwe, zanim przewaga getów stała się zbyt duża. Gety nie opuściły Mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Przydałaby się wasza pomoc, Williams. Tak jest, sir. Czas na zemstę. Co wydarzyło się przed atakiem? Kilka dni temu zostaliśmy wysłani, aby zabezpieczyć ten teren. Wyglądało to na zwykły patrol do chwili ataku getów. Nie mieliśmy pojęcia, że nadchodzą. Co się stało z badaczami na wykopaliskach? Nie wiem. Rozbili obóz w pobliżu nadajnika. Był z nimi oddział 232. Może im się poszczęściło. Powiedzcie mi wszystko, co wiecie o tym nadajniku. Chcieli przedłużyć linię kolei i rozbudować kolonie. Rozpoczęto wykopy. Kilka tygodni temu odkryto tu jakieś proteańskie ruiny i nadajnik. Wzbudziło to zainteresowanie chyba każdego naukowca w kolonii. Wtedy właśnie przysłali nas tutaj. Mieliśmy zabezpieczyć teren. Nie wiem zbyt wiele, ale słyszałam, że to może być największe naukowe odkrycie stulecia. Co jeszcze wiesz o getach? Tylko tyle, ile pamiętam z lekcji historii w szkole. To żyjące maszyny. Syntetyczne formy życia stworzone przez Quarian kilka wieków temu. Miały być źródłem taniej siły roboczej, ale w końcu zwróciły się przeciwko Quarianom i ich wygnały. Potem zniknęły za mgławicą Perseusza. Od tego czasu niewiele o nich słyszano. Ruszamy. Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez gety? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Ruszamy w stronę obozu. Jest na samym szczycie wzgórza. Zmiana planów, Shepard. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie. Obóz nie jest w najlepszym stanie. To dobre miejsce na zasadzkę. Uważajcie. Żyją! Co te gety im zrobiły? Te drzwi są zamknięte. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Ludzie! Dzięki nich będą stwórcy. Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą!
Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję. Myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. Nadzorujesz tutejsze wykopaliska. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem? Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy, by zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczyli, byśmy zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. Co się stało z twoim asystentem? Manuel to błyskotliwy umysł, ale zawsze był nieco chwiejny. Geniusz i szaleństwo to dwie strony tego samego medalu. To szaleństwo? Móc widzieć przyszłość? Nadchodzące niebezpieczeństwo? Rozumieć, że nie ma ucieczki? Nadziei? Nie, nie, nie jestem wariatem. Ja widzę. Ja wiem. Dostał dodatkową dawkę leków po ataku. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ataku getów? To trwało ledwie chwilę. Zbieraliśmy nasz sprzęt, a chwilę później ukrywaliśmy się już w baraku. A gety przetoczyły się przez obóz. Agenci zniszczenia! Zwiastuni ciemności! Heroldzi naszej zagłady! Słyszeliśmy jakieś hałasy na zewnątrz. Strzały, krzyki. A potem wszystko ucichło. Siedzieliśmy tu, bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. Zauważyliście w okolicy Turianina? Tak! Widziałem go! Proroka! Przywódcę wroga! Był tutaj przed atakiem! Niemożliwe. Przed atakiem Nilus był z nami na pokładzie Normandii. Przepraszam, Manuel wciąż jest odrobinę... nieswój. Nie widzieliśmy Turianina. Ukrywaliśmy się tutaj od chwili ataku. Możesz mi powiedzieć coś na temat tego nadajnika? To jakiś rodzaj modułu danych. Jest w doskonałym stanie. Możliwe, że to największe odkrycie naukowe naszych czasów. Cudowne nowe technologie. Wielkie odkrycia w medycynie. Kto wie, co tam jeszcze zamknięto. Wydobyliśmy serce ciemności. Obudziliśmy bestie. Uwolniliśmy zło. Manuel, proszę, nie pora na to. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała. Potrzeba kilku godzin, aby przemienić ludzi w puste zombie. Teraz już wiemy, po co są te pale. Zmarli mają się zwrócić przeciwko nam. Saren? Nilus. To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. Co to takiego? Tam w oddali. To statek! Ale wielki! Proszę o zachowanie spokoju! Jesteśmy nieuzbrojeni! Już dobrze, poszli sobie? Wszystko dobrze.
Nikt cię nie skrzywdzi. Bogu składu aż roiło się od tych istot. Znalazłyby nas w końcu. Zawdzięczamy ci życie. Nie mogę uwierzyć. Kiedy zobaczyłam ten statek, myślałam, że już po wszystkim. Pojawił się na krótko przed atakiem. Wiedziałem, że będą kłopoty, jak go tylko zobaczyłem. Ukryliśmy się w składzie. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym statku, który widziałeś? Nie wiem. Nie przyglądałem mu się zbytnio. Myślę, że wylądował w pobliżu portu kosmicznego. Powiedz im o tym strasznym dźwięku, Cole. Podczas lądowania nadawał jakiegoś rodzaju sygnał. Brzmiał jak jęki potępionych. Ten dźwięk wydobywał się z mojej głowy. Pewnie próbował zakłócić łączność. Czułem, jakby rozrywało mi czaszkę. Praktycznie nie mogłem myśleć. Wiesz coś może o tym proteańskim nadajniku, który odkopali? Jesteśmy tylko rolnikami. Słyszeliśmy, że coś tam znaleźli, ale nie interesowaliśmy się tą sprawą. Aż do teraz. Powiedz mi wszystko, co pamiętasz na temat ataku. Pracowaliśmy na polach, kiedy pojawił się statek. Gdy go zobaczyliśmy, zaczęliśmy uciekać. Nie wiem, co się stało zresztą. Byli niedaleko garażu, zaraz przy porcie, tam, gdzie wylądował ten statek. Nie mogli przeżyć. Tego nie wiesz. Nam się udało. Jeśli dotarli do garażu, mogli walczyć. Muszę już iść. Świetnie, Cole. Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu. Ach, Blake. Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Chciałeś mi coś powiedzieć, Cole? Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. Nic wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach. Łamiesz prawo, Cole. Nikomu nie robimy krzywdy. Cholera, często nawet nie wiem, co jest w tych paczkach. Teraz pomyślałem, że może jest tam coś, co mogłoby się przydać. Znalazłem pistolet. Pomyślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. Narażamy życie, by ocalić kolonię. Na pewno nie masz czegoś jeszcze? Tak, jest jeszcze coś. Zamierzałem go sprzedać po wojnie, ale ty powinieneś go mieć. Cole, kto jest twoim kontaktem w porcie kosmicznym? To dobry gość. Nie chcę, żeby wpadł w tarapaty. Poza tym nie jestem kapusiem. Ten gość może mieć coś wspólnego z atakiem, Cole. Potrzebujemy jego nazwiska. To ważne. W porządku, masz rację. Nazywa się Powell. Pracuje przy załadunku. Powinien być w porcie. Muszę już iść. Powodzenia. Komandorze, to Nilus. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Co się tak czaisz? Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. O czym ty do diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren. Chyba się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Podobno nadajnik Protean został przywieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jesteś kontaktem Cola tutaj, w dokach. Pracujesz dla szajki przemytników. Co? Nie, to znaczy, co cię to obchodzi? Robisz ze mnie przemytnika? A kogo to interesuje? Mój kierownik nie żyje. Wszyscy nie żyją. Teraz to już bez znaczenia, nie? Masz coś, czego moglibyśmy użyć przeciw getom? W zeszłym tygodniu przyszła dostawa granatów. Nikt nie zwraca uwagi, gdy parę sztuk zniknie z wojskowego transportu. Ty fagasie! My próbujemy tutaj chronić twoją dupę, a ty myślisz tylko o tym, jak nas oszukać! Nie miałem pojęcia, że będziecie potrzebować tych granatów! Kto chciałby atakować Eden Prime?
Jesteśmy garstką rolników. Skąd miałem wiedzieć? Po prostu oddaj mi te granaty. Są twoje. Weź je sobie. Koniec z przemytem, przysięgam. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonię, zrównać to miejsce z ziemią. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Nie, nie do... To z... Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić.
Pani doktor? Doktor Chakwas! Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Jestem trochę obolały. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Wywiad spieprzył sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby Rada też to dostrzegła. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Getty. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji.
On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Hej, komandorze. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści, zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jenkins był cennym członkiem załogi. Czuję się winna, że to się stało. Gdyby Jenkins przeżył, nie byłoby mnie tutaj. Jesteście dobrym żołnierzem, Williams. Pasujecie do Normandii. Dziękuję, komandorze. To wiele dla mnie znaczy. W końcu nie każdy zasługuje na gwiazdę Terry. Na dole było dość ostro. Wszystko w porządku? Widziałam już śmierć przyjaciół. Takie jest życie Marines. Ale widzieć, jak wybijają całą jednostkę... Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. Ale i tak, gdyby nie wy, byłoby dużo gorzej. Nie dalibyśmy rady bez was, Williams. Dziękuję, komandorze. Trochę się bałam reakcji załogi i was. Cieszę się, że jestem tu mile widziana. Wszyscy na statku znają swoje obowiązki, Williams. Pamiętaj o tym. Zrozumiano, sir. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Co wiesz o kapitanie Andersonie? Służę z nim już jakiś czas. Wie, kiedy odpuścić, a kiedy strzelić z bata. Załoga zna jego doświadczenie. Wie, że widział praktycznie wszystko i nie zapomina o podkomendnych. Jak trafiłaś na służbę na statku Przymierza? Zaciągnęłam się zaraz po ukończeniu Akademii Medycznej. Ziemia zawsze wydawała mi się nudna. Uznałam, że kolonie wręcz kipią od egzotycznych przygód. Chciałam przemierzać gwiazdy, opatrując rany twardych żołnierzy o przenikliwym spojrzeniu i czułej duszy. Doświadczenie zweryfikowało marzenia. Ale ludzkość potrzebuje przymierza, a przymierze zawsze potrzebuje dobrych lekarzy. Więc zostałam, by robić, co do mnie należy. Czułaś kiedyś, że to był zły wybór? Czasem myślę o otwarciu prywatnej kliniki na Ziemi lub objęciu stanowiska w jednym z kolonialnych centrów medycznych. Ale w pracy z żołnierzami jest coś wyjątkowego. Opuszczając przymierze, czułabym się, jakbym ich porzucała. Dobrze znasz porucznika? Nie pracowałam z nim przed misją, ale ma imponującą historię służby. Ponad tuzin rekomendacji. Trzyma się jednak na uboczu, pewnie przez te migreny. Nie jest łatwo być L2. Co to ma z tym wspólnego? Większość biotyków używa implantów L3. Porucznik Alenko jest podłączony do konfiguracji L2. Pojawiają się powikłania. Jakiego rodzaju powikłania? Upośledzenie umysłowe, ryzyko szaleństwa, porażający ból fizyczny. Pokaźna lista skutków ubocznych. Kajdan ma szczęście. Miewa tylko migreny. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Załoga i tak źle zniosła śmierć Jenkinsa. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne.
ten statek jest wielki. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta! Przebiłby bariery każdego statku floty Przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi Przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. Oburzające! Rada wkroczyłaby, gdyby gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, a nie jego. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków.